Cześć wam, cześć moi drodzy, z tej strony Hudson, to jest kolejny odcinek z Cities Skylines. Dzisiaj będziemy dalej rozbudowywać nasz Perkelin, naszą piękną metropolię. Ostatnio remontowałem ten dworzec. Chciałem powiedzieć, że się spisuje bardzo dobrze. Bez udaje mam tu mało, ale teraz... O, chyba tydzień się skończył, ale przed chwilą miałem w tygodniu 3,5 tysiąca pasażerów obsłużonych. Kurde, linia metra. Sporo osób, kurde, czeka na metro tutaj. Ale jak widać, napocząłem tutaj taką rzecz tutaj, o. I tor zrobiłem, jedno szynówki, bo będziemy rozbijać się w tamtą stronę. Dzisiaj chciałbym zacząć tutaj z tym przemysłem rolniczym, takim, nie takim zwykłym jak mam tutaj, tylko tym z Industries. Oraz, jak pozwolę to czas, tutaj chciałem zrobić uniwersytet rolniczy. Tak. Kolejny uniwerek i do tego wszystkiego będzie dojazd właśnie tą koleją jednoszynową. Więc nie przedłużając. Postawimy sobie tutaj stację. Taką w drodze, bo to i tak będzie przemysł. Tylko ja bym z chęcią poprosił, żeby to wywalić mi stąd. Ja nie widzę tutaj, o. Jak się tym... O. Dobra, bo tak. Tam będę na dworcu stacja. Tutaj będzie też jakiś rejon mieszkalny może. Zresztą w sumie autobusy by dały radę. O, to bym za to dał na pewno. Inaczej. Jeszcze inaczej zaczniemy. Najpierw zrobię drogę po prostu, tylko to proszę mi wyłączyć. Drogę, bo tutaj mam taki kawałek właśnie takiej ziemi średnio urodzajnej. O tu, to wtedy chciałem właśnie drogę przeprowadzić. Gdzieś tak dotąd. No tutaj trochę tego będę musiał... Oj! Krzywo poszło. Ten deseń. Jak tu się podpiąć do autostrady? Bo tak to straszny ruch będę miał teraz tutaj, o. Ewentualnie... Dobra, na razie zrobimy tak, zobaczymy jak to wyjdzie z ruchem. Tutaj prosto. Tu bym zrobił nawet rondo. Nie wiem po co. O. Takie coś. Tutaj będzie ładna estakada. Nad tym wyschniętym korytem rzeczki. Wprost, na razie dalej nie wiem, gdzie z tą drogą. Ale wyznaczymy sobie może obszar przemysłowy. O, to całe tutaj. Nie będę jakoś szalał specjalnie. Wywaliłem ten cały mod Rebalance Industries i powiem wam, zmniejszyła się liczba samolotów nad lotniskiem. Mi się wydaje, że twórcy już sami sobie poprawili to działanie, zoptymalizowali przy któryś tam DLC, jak oni to mają w zwyczaju. No i tamten mod to chyba trochę to popsuł. Dobra, tu mamy ten cały sektor skibówki. Tu będziemy mieli nasze łąki pana. Tylko trzeba najpierw postawić budynek główny. Jakie to jest duże? To jest na... 7 kratek, co? A ta stacja? Dłuższa. No, gdzieś tutaj ją zrobimy. Czy jednak bym tu... Chociaż w sumie... Będą dwie stacje. Tu będzie jedna. Na razie ją wyłączę. A tu będzie druga i tu będzie nasze centrum zła w tym. Nie to. A tu niech będzie. Tu się teraz droga odpowiednia, czyli ta. O.
Teraz trzeba to jakoś wpiąć ładnie. To. Jak zrobię po prostu takie, o, proste jak mordę strzeli z anarchią. O, tutaj coś się popsuło, w ogóle słupem z mi wyszedł w asfalcie. Jak zrobię tak. Tak. O, nawet to wygląda teraz do ludzi. To oczywiście to trzeba połączyć jedno z drugim. Nie. Jeszcze trochę do przodu. Tak dotąd. O. O, widzę, że jest krzywo. Zaraz to wziąć, złapać za węzełek, a nie za słup. No. Jo. Chyba nie. Inaczej, co to sposobem? No desy poproszę. O. I złapane. Czemu mi to snapuje do drogi? Ja nie chcę, żeby to snapowało do drogi się. O, w ten deseń. No. O Jezus. Nie umiem tego klawiszami robić. O! Jest proste jak w papież strzelił. Jestem zadowolony. O, tutaj to też na razie wyłączymy. Teraz tu całe centrum zła trzeba tu umieścić. 8 minut budowałem tą drogę, brawo ja. Inaczej. Najpierw zrobimy tu jakąś dróżkę. Mam tu jakieś fajne drogi, takie ala. No jakieś takie mam, takie badziewiawe. A niech będzie na przykład ta droga. Taka trochę zrujnowana. Jak ta będzie wyglądać? Bo to jest mocno zrujnowana, a ta? To jest mocno rozpikselizowana. Ewentualnie sam beton mogę wydać, albo takie. Szuterek. Nie, szuterek może nie. A jeszcze to była ta droga. Ta, o. A niech będzie. O, ją sobie tak dociągniemy tu. Teraz nasze centrum zła rolniczego, czyli pyk, mamy sad skibówki. O, nawet nazwa ładna się zrobiła. Dobra, mogę już to powłączam te stacje, zrobię już linię tą kolejki z dworca. Gdzie to ma te tory? A. A no tak, tutaj u góry. Dobra, nieważne. Pyk. 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 I pyk. Dobra, to będzie linia
Będzie miała taki ładny zielony kolorek. Może ciemniejszy, taka ciemna zieleń. O. I co by tu... O. A niech jeździ cokolwiek. Tutaj trzeba będzie zrobić zaraz jakieś domki. Siedle jakieś takie tych rolnicze. A, wodzionka by się jeszcze przydała. Wodzionka, no, zapomniałbym ich zawodziąkować i co by było. Prądu też na razie nie ma. Bo tymczasowo druta przyciągniemy tędy. O, co to jedzie? Jakie to krótkie. Fajne! Val 2. 160 pasażerów może tym jeździć. A Val 1? A ja na szynówce 180. No, ale fajne. Podobują mnie się. Bo tamte takie kanciastość. Dobra. Dawać mnie te tutaj drogi. I tak, co ja chcę tu zrobić? Przede wszystkim może jakieś pola. Pola uprawne. Co mi z tym? Tu mam dużo terenu. Zrobimy sobie tak. Raz, dwa. Nie tak. Przesunąć to. O. Dwa pola uprawne. Tutaj zrobię drogę w ten sposób. Tutaj damy to małe pole. Będzie wyglądało takie jedno większe. Oczywiście, co tutaj mam? Małe pole uprawne. Pszenica. To jest co? Bawełna. Nie, ja chcę tutaj pszenicę. Dobra, i tyle na razie pól mi wystarczy, tu niech będę rosnął sobie, niech będą ziemniaki, o. W sumie tutaj do tego... O, tak zrobimy. Ja zrobię drugi taki sam zestaw, będzie... będzie wodę najpierw pod... Nie wiem, po co od razu taką drugą, długą tą rurę ciągnę, ale już niech jest. Jedzie na zaś. Oczywiście teraz tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja też oczywiście trzeba to zmienić na ziemniaki. A, trochę to widać przy ziemniakach. Że tam trochę inaczej to się rozkłada. A, to... Będzie fajnie. Teraz co by tu zrobić? Mamy ten przemysł. Może sadów na razie nie. Młyn. Będziemy mogli robić mąkę. Obora to jest... A, tutaj oni też potrzebują... A, w ogóle to mam zrobić. Silos. Masny silos. O kurde, duże to. Tylko nie wiem, jak ja to chcę tutaj. Tutaj przy tej rzece mógłbym koryć jakieś tam zrobić przetwórstwo. Albo w tym rejonie. Czemu to jest takie duże? Tutaj nie ma aż takich wielkich. A, dobra. Tutaj zrobimy przetwórstwo. Nie dopnę na razie tego tam do torów. Proszę mnie to wyłączyć. Tutaj zrobimy ten silos. No bo na razie nie silos. Co to jest? Rzeźnia. Ona produkuje zanieczyszczenie, tak. Młyn. A to chyba wszystko robi zanieczyszczenie. Dobra, tutaj damy sobie
A, obszar przemysłowy. Dobra. Aha, bo ja się rozłożyłem w tamtą stronę. Bo tu mam strasznie żyzną glebę. W ogóle już to coś zarabia? Na razie chyba wszystko na expo doleci. Dobra, walniemy tu jakiś magazyn. Ten silos bym tu postawił, kurde. Taki fajny, masny silos. Tutaj drogę też wyprowadzimy. Gdzie ten silos, halo? Dobra, o, niech będzie tutaj. Bo o, tu zrobimy go tutaj i tutaj obok niego zrobimy mleczarnię. W sumie to mogę chyba stawiać parę obok siebie takich. Czemu zajęte? Guzik, prawda? Nie, to nie wygląda zbyt ładnie, dobra. Coś tam przywieźli, dobra, to już niech stoją. Dwa takie. Tutaj zrobimy sobie teraz małe przetwórstwo. A żeby po tej stronie? Chciałem domki zrobić. Tutaj nie wiem, po co są światła. Zrobiły się. Dobra. No niech już tu będzie ten młyn. Tak trochę dalej. Tu będzie jeden młyn nam starczy. A nie, to wywali. Dobra, tam. A to niech będzie puste. No ten co jedzie? Dostarczył. A ci nie mają wody. Ech. No dobrze, tutaj stawimy trochę więcej. Może tutaj. O, tutaj zrobimy sady. I zakątek sadowy. Tam dwa sady. O, tam się. Czemu się szklarnie porobię? Tu nie chcę szklarni. Tutaj chcę mieć gruszki. Tutaj też chcę mieć gruszki. O, proszę bardzo. Dwa takie tam, tutaj też. Tu bym jeszcze jakąś rzeźnię zrobił. Bo tu i tak jest taka. Będzie polucja delikatna. Rzeźnia. No, może mleczarnie. Ryk. No, tutaj zrobię od razu to całe osiedle mieszkaniowe. Zwykłą drogę. Najzwyklejszą w świecie. Taką dajmy na to. No, tylko tutaj ten drut mi będzie przeszkadzał trochę. O, tutaj taka nad plażą będzie droga, o. Takie tam pirazy drzwi. Nikt z tego szczelał nie będzie. Jeszcze miałem rolniczy uniwerek zrobić. To no to na dzisiejszym odcinku chyba tego nie zrobił, już bo 20 minut. O. Nie tak. O! Sposób. O! Oczywiście szczeczki trzeba poprawiać.
Co ja zrobiłem? Tak ma być. Nie, źle. O, spaprałem wszystko. No, czemu tak? O. O, trochę krzywo będzie gdzie nie gdzie. A to ma być mała wioska, taka wioska. O, coś tam zadzwoniło. O! Oj, już są kolejki do tego silosa. Jaki tu korek się zrobił. Nie, ja ten silos muszę przenieść. Pauza. Tymczasowo dam go tu. Tutaj zrobimy jednokierunkową drogę. Może tą szerszą jednokierunkową drogę. Albo niech będzie i ta nawet. O. O. Coś takiego. O. I tu będzie miejsce na parkingi. Postawiłem tutaj takiego Antonowa. Nie, bez przesady. Parkingi. Pyk i ten mój. Oj, tu trochę wchodzi. Tu bym zrobił program Beton Plus, ale że to ma być rejon rolniczy, to ja tu zrobię program Drzewo Plus. O. Sadzimy drzewa. Jaki ładny plastic truck. No tutaj plony już się dostarczają. Nie wiem, czy nie za dużo walnąłem teraz tych tutaj rzeczy. Za mało mam przetwórstwa. Ile tu już mam? Pusty. O. O. El Correc. Tam zrównoważony. Ja tego się obawiałem z tymi tutaj rzeczami. No nic. O, dam może na pełny, to się zapełni i będzie spokój. Dużo tego tu wchodzi? Tylko 6 tysięcy ton? Albo trochę. No, bo tutaj się już robi. Dobra. Tutaj co bym mógł postawić jeszcze do tego przemysłu tutaj? Jakieś może budynki takie funkcyjne. Co tu mamy? Warsztat naprawczy. Co on poprawia? Trzymanie... O! Niech będzie warsztat naprawczy tutaj. Ja tu postawiłem! Ale młyn. Dobra, trudno. Już go postawiłem, to go tylko teraz przeniosę. Będę miał dwa młyny. Oj, będzie młyn. Nie wiem, czy nie za dużo tych pól faktycznie tu walnąłem. Jaki korek się tu zrobi, już jasny gwint. A ile osób tu już pracuje? Czemu import? Nie wiem dlaczego import. Chyba tutaj miałem domki porobić.
Tutaj sobie zrobię trochę handlowej strefy. W sumie to mogę połączyć jedno z drugim. Nie to. Ta droga? Tak, chyba tak. O, pauza. O. It's not funny business, it's money business. You give your money to us and it will grow. To nareperujemy. Maybe that's too complicated for you. Imagine planting a money tree in the ground. I tutaj będzie miejsce na coś większego. No bo tego druta skasuję stąd. Okay. You want to go money fishing, so you use a little money to catch a big money. You know, just come in. Zrobię go po drugiej stronie tej drogi. W sumie zrobię sobie ten mały drut. Bardziej tu będzie pasował. Banhammer Bank. Feed the money monster. A, tu już ten, dobra. That last song had me thinking about ambitions. As a child, I wanted to become a celebrated breakdancer, captivating a foreign nobleman in a blur of hoop earrings and chartreuse bangles. But these days, I'd settle for a sharply dressed broker who drives an exotic handgun. If you fit that bill, this next one's for you. W ogóle już w tej drodze zrobię takich więcej handelków. Tu, tu. Odbudujemy to. O. A tutaj mogę wstawić jakiś większy obiekt specjalny, może jakiś park. To my tu mamy park meteorytowy, co to jest ogród ekologiczny. Katedrę może nie. To jest małe, też jest małe. O, market może. Hypernowa. Daleko do stacji. Jakiejkolwiek. Nie, to hypernowy nie będzie. A właśnie. Jeszcze wodzionkę. Co to jest? A, jakiś tam historyczny. O, kościół. Mógł zrobić tu kościółek. Pomnik katastrofy jakiś. O! Przyjazny sąsiedzki park. A to. O, to też jest spore. A ten sąsiedzki park niech będzie. Pyk. Mogę do teraz ścieżka nie podłączać? Nie bardzo. O, mogę. Bardzo dobrze. Jaka to jest prędkość na tych drogach? A tu mam 70. Oj, trochę to będzie trwało, zanim on to się wypełni. Ja może zrobię tutaj coś takiego. Odwrotnie. A ci, co nie muszą jechać tam, to mogą jechać inaczej. O! I trochę to i rozładowałem trochę ruch. Idą tu, i turysty idą do parkingów. O, i zapisywanie mapy. Dobra, pół godziny odcinka. A tu miałem porobić te warsztaty całe. Warsztat naprawczy. Droga wuńska oczywiście. Niech będzie razem z tym. O! Studenci. A dalej prestiżowa uczelnia. O, naukowe. O, nowe trofeum w koszykówce. Fajnie, okej.
To teraz tak. To. Pyk. To jest jakieś szeroki na dwa. Nie tam. O. O. Jeszcze mi się dwa, tak? Chyba nie bardzo. Ale mogę dać w ten sposób. O. Tak, i tutaj damy, jak żeby inaczej, parkingi, nie te. Miałem tu taki mały, o. Ten mały mogę dać na przykład tu jeden, tu drugi. A, tylko tu zrobimy w ten sposób. Nie, to niech będzie tak, jak było. Mam jakiś park na 2 na 2? Nie wiem, po co im tu parki. Parkingi tu wstawię. Ten, o. Tego teraz delikatnie przesunąć, bo wchodzi mi w teren ulicy. O. Gra. Ile tu już tego? No dalej. Czemu tu nie wiozą rzeczy? Daj zrównoważony. Oczywiście korek. Mi bardziej pasuje jednokierunkowa. Nazad. I tu więcej tych. I tu jeszcze mógłbym jeszcze ten warsztat jeden ciepnąć. Tak? Nie, nie mógłbym, bo to jest za duże. O, nie. Tak nie przejdzie. O, tu. Też tak średnio, ale mogę to przesunąć. Nie, to też nie, nie bardzo. Nieważne. Jezus Maria, jaki korek. Jak to tam? Import się zmniejszył, ale dalej. Te pola tutaj, nie dobra. To był zły pomysł. Dam dwa takie. Niech będzie nawet z kukurydzą. Dobra, i kończę to, zobaczymy, jak to zadziała. Czy to fakt... I możecie mi napisać w komentarzu, czy lepiej robić właśnie tak jak tu. Jedno takie duże i ten wygląda, bo to ładnie wygląda. A jak to wyłączę, to będzie mi... No, będzie mi mrygało niestety. Skąd tu tyle samochodów? I to wszystko import. Ten cały import jedzie tędy, bo tu jest najbliższy wjazd z autostrady. Nice, dobra. Niech się tutaj uspokoi. Ile to w ogóle osób pracuje? 300 pracowników. No, zawsze coś. Tym pociągiem ktoś jeździ? No, coś tam jeździ osób. Jak tam zrobił uniwerek, to pewnie będzie jeździło więcej. Dobra. 35 minut. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. A na razie to byłoby na tyle. Pa, pa!